buja i znowu buja. Ludzi buja, powiedz jak nie stracić panowania. Kiedy tyle koło biedy, kiedy trąbi wciąż na ciebie z tyłu jakiś kretyn, kiedy masz załatwić znowu coś w urzędzie, kiedy słyszysz telewizji, lata znów nie będzie. Będzie padać i będzie chujnia. I jak przy nie wkurwić, kiedy w domu znowu kutnia. Powiedz jak mam przy nie wkurwić, kiedy znów rachunków 2001. Może ty wiesz, bo ja nie wiem. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Mam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Widzę to w koło, ha, ha, ha. Jak tu się nie wkurwić mam, kiedy widzę to w koło. Szok. Szok, rozpacz, niedowierzanie. Czytam ją codziennie. I chciałbym kiedyś zrobić Polskę. Która będzie właśnie taka. Jak będzie trzeba, to wszystko oddam, żeby właśnie taka była. Trzymajcie się ciepło. Zrobimy tę robotę. Drogie dziecko, pamiętaj, twoje zadanie jest im przypierdolić. Jesteś młody, na razie nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię, ale już szybko zrozumiesz. Jak będziesz miał kilkanaście lat, albo nawet wcześniej, już zrozumiesz, komu trzeba przypierdolić. I nie zważać na nic. Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, pierdolonym, rozumiesz, trzeba przypierdolić. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, prawda, porozumienia. Nie, kurwa. Przypierdolić. Faszystom trzeba przypierdalać, a nie dyskutować z nimi, bo oni będą używali ten dialog. Używali, żeby ciebie zrobić w dupę po prostu. Przypierdolić. Już dziadka nie będzie, mnie nie będzie. Moja żona będzie na świecie, ona zawsze ci pomoże. Ona jest wieczna, jest kochana. Także tego. To jakby co, to dzwoń do niej. Ona też ci powie w pewnym momencie życia przypierdolić, bo nie ma innego wyjścia. To są bandyci po prostu. To są bandyci. Trzymaj się dziecko, trzymaj się i pamiętaj. Przypierdolić. Cześć. Do zobaczenia tam daleko. Ty masz jeszcze 100 lat, ale ja już niedługo.